Witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zajmiemy się tematem, który dla każdego prawnika i osoby działającej w biznesie jest dość oczywisty. Jednak w praktyce często spotykam sytuacje, w których szczególnie młode firmy i startupy popełniają tu błędy powodujące poważne konsekwencje. Tym tematem są umowy. Na początek zapamiętajcie sobie świętą trójcę. Trzy złote zasady, adekwatne do absolutnie każdej umowy. W każdej umowie te zasady stosujcie. Te zasady to czytaj, pytaj i negocjuj. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli czytaj. Ten punkt ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt to aspekt dosłowny. Jest on tak oczywisty, że aż wstyd o nim mówić, jednak w praktyce wiem, że powiedzieć warto. Bo często zdarzają się sytuacje, w której ktoś albo umowy nie przeczytał i ją podpisał, albo przeczytał, ale jej nie zrozumiał i nie do końca ma świadomość, na jakie obowiązki się zgodził, czego się zobowiązał nie robić i co teraz zrobić z tym dalej. Drugi aspekt to aspekt czytaj w znaczeniu poznaj treść umowy, którą podpisujesz. Zdarzają mi się sytuacje, w której ktoś przychodzi i mówi: z kontrahentem się dogadałem, usługę wykonałem, fakturę wystawiłem, płatności nie ma, no, ale nie mam umowy. Tak naprawdę tą umowę masz, bo umowa, żeby była wiążąca, nie musi być zawsze na piśmie. Pamiętajcie o tym. Umowa to nie papier, umowa to zobowiązanie, to porozumienie pomiędzy dwiema stronami. Oczywiście istnieją sytuacje, w których umowa musi być na piśmie. O tych sytuacjach sobie jeszcze powiemy w kolejnych odcinkach. Jaka forma umowy, kiedy jest wymagana. Jednak w większości przypadków umowa, żeby była wiążąca, nie musi być na piśmie. Wystarczająca jest umowa ustna i jest ona tak samo wiążąca jak każda inna. Druga nasza zasada ze Świętej Trójcy to pytaj. Z umowami jest tak, że dużo ważniejsze od tego, co jest zapisane w umowie, jest to, jaki był cel umowy i rzeczywisty zamiar stron. Dlatego tak ważne jest, żebyście się z kontrahentem dobrze zrozumieli. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie sytuację, w której mieszkaniec Krakowa zamieszcza ogłoszenie w internecie: sprzedam buty męskie, pantofle, rozmiar 42 skórzane. Mieszkaniec Kalisza może spodziewać się, że otrzyma buty do garnituru. Tymczasem w Krakowie pantofle to nic innego jak buty do chodzenia po domu, laczki, bambosze, kapcie, różnie je nazywamy. Pamiętajcie o tym, żeby dokładnie uzgodnić z kontrahentem, jaki jest przedmiot umowy, o co chodzi, jakie są Wasze obowiązki, jakie są jego obowiązki i czy naprawdę obie strony tak samo rozumieją pewne sformułowania zawarte w umowie. Drugi aspekt zasady pytaj to taki, żeby przed podpisaniem umowy skontaktować się jednak ze swoim prawnikiem, porozmawiać z nim, zapytać, czy dobrze rozumiemy umowę, czy nie ma w niej jakichś niebezpiecznych dla nas zapisów, czy podejmujemy się obowiązków, które jesteśmy w stanie wykonać, czy wszystko zrozumieliśmy właściwie i czy ta umowa nie niesie dla nas żadnych zagrożeń. Trzecia zasada to negocjuj. Każdą umowę warto przenegocjować z kontrahentem. Unikajmy raczej sytuacji, w których kontrahent daje nam umowę, a my ją bezrefleksyjnie podpisujemy. Czasami jest tak, że to, co dla nas jest istotne, nie jest istotne dla drugiej strony i odwrotnie. Istnieją pewne aspekty, które są ważne dla obu stron, inne są ważne tylko dla jednej, z kolei jeszcze inne dla drugiej. Warto jest porozmawiać, czy są rzeczy, w których jesteśmy w stanie pójść na ustępstwa w zamian za coś, na czym nam bardziej zależy. To była Święta Trójca, adekwatna do absolutnie każdej umowy, czyli trzy złote zasady: czytaj, pytaj i negocjuj. Kiedy już wynegocjujecie właściwie dla siebie postanowienia umowy, mając przed sobą dokument, zwróćcie uwagę na takie rzeczy jak oznaczenia stron. To ma szczególnie istotne znaczenie, jeżeli Waszym kontrahentem jest spółka. Zwróćcie uwagę, czy właściwie określona jest osoba, która ją reprezentuje, czy Wasze dane są wskazane poprawnie. W dalszej kolejności popatrzcie na przedmiot umowy. O tym pokazywaliśmy już na pantoflach, że ten przedmiot jest szczególnie istotny i sprawdźcie, czy Wy i kontrahent rozumiecie go tak samo. Potem zweryfikujcie wzajemne prawa i obowiązki. Sprawdźcie kwestie rozliczeń, czy właściwie są wskazane terminy, czy wskazane są rachunki bankowe, na które należy przelać ewentualne wynagrodzenie.
Zwróćcie uwagę też na odpowiedzialność w przypadku niewywiązania się z umowy. Jaka odpowiedzialność spoczywa na jednej i na drugiej stronie i jak ona dokładnie jest uregulowana? Ma to znaczenie o tyle, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zapłatą, jeżeli w grę wchodzą pieniądze, to za wszelkie opóźnienia konsekwencją są odsetki. Odsetki dotyczą zobowiązań zawsze pieniężnych i tak mogą to być odsetki umowne, czyli tak jak sobie określicie w umowie. Odsetki ustawowe, obecnie jest to 8%, albo odsetki maksymalne, obecnie to jest 10%. Odsetki umowne nie mogą być oczywiście wyższe niż maksymalne, bo nawet jeżeli wskażecie sobie odsetki 25%, to i tak obowiązują odsetki maksymalne, czyli procent 10. Do zobowiązań niepieniężnych stosowana jest kara umowna. Czyli w przypadku, jeżeli macie zawartą umowę zlecenia i ktoś ma wykonać dla Was określone działanie, określoną rzecz i opóźnia się w wykonaniu, to możecie wskazać, że za każdy dzień zwłoki płatna będzie określona kwota albo określony procent od kwoty. To już zależy od wzajemnych uzgodnień między stronami. Zwróćcie też uwagę, czy pojawiają się zapisy na przykład o obowiązku zachowania w poufności danej umowy i jakie są konsekwencje. Tu bardzo często stosowane są kary umowne. Nie traktujcie też po macoszemu postanowień końcowych. Postanowienia końcowe są bardzo istotne, bo oprócz tego, że wskazujemy tam, jakie właściwe jest prawo, ile elementów, ile egzemplarzy danej umowy, to wskazujecie też przeważnie właściwość sądu. Dokładna analiza tego, jak są zapisane postanowienia końcowe, pozwoli Wam na przykład uniknąć sytuacji, w których mieszkając w Zakopanem, a Wasz kontrahent jest w Szczecinie, musicie udać się na rozprawę do Szczecina, bo akurat zgodziliście się na to, że w umowie właściwa siedziba jest, właściwym sądem jest sąd według siedziby kontrahenta. Albo jeszcze gorzej, jeżeli Waszym kontrahentem jest spółka czy przedsiębiorca z zagranicy i zgodzicie się na obowiązywanie tamtejszego prawa, no to tutaj narażacie się być może na niepotrzebne koszty i komplikacje związane z ewentualnym sporem na gruncie tej umowy. To tyle na dzisiaj. Zapamiętajcie koniecznie 3 złote zasady, czyli czytaj, pytaj, negocjuj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie. Kontakt do mnie będzie dostępny za chwilę. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.